pierwsze 500 metrów. Jeszcze kawałek. Ale zobaczcie. Ale zobaczcie. Ale rewelacja. I mówię to na szerokim kącie, żebyście zobaczyli, jak pięknie tu jest. Trudności. Po piachu. Straszny piach. Tempo 6:15 utrzymuje. I wydaje mi się, że taki będzie do końca. Ale żar. No powiem wam, że jest kurde mocno. Finalnie to myślę, że tempo nawet będzie z 6:30. Bo teren jest taki piaskowy. Mocno nogi. Tak kopią się po prostu. A teren jest bardzo ładny. No, jest tak. I jest tak, kurde. Ale ekstra. Ale też trudno. Powietrze jest gęste. Nie jest ciepło, bo słońce zaszło. Ale jest parno. Nie ma czym oddychać. Do tej rzeki to chyba cały wejdę. Na 30 km. A na razie 5,5. I ten plecak mi ciąży. Pewnie na kolejne biegi w lipcu na 45 zmodyfikuję, żeby był lżejszy. Grupę straciłem z oczu, ale to dobrze, trochę sam pobędę. A tutaj fajne, chyba wycinka jakaś była. Chyba była wycinka. A i znowu zasadzili. Ale fajny lasek. No będzie dużo wideo, bo wydaje mi się, że jest warto co pokazać. O, wycinka drzew. Najgorsze są takie otwarte przestrzenie. Poczuję się, oj, jakby ktoś od góry mnie po prostu podsmażał. Za 10 km punkt kontrolny i wodopój. Tam zamierzam chwilę odpocząć, schodzić się zimną wodą, bo jest po prostu przerażająco gorąco. I mym oczom pokazało się pole wielkie. Jakieś zaskoczenie, bo ponoć tam jest woda. A z panem chwilkę pogadałem, skąd biegnę. Słaba pogoda, z paniami, które wodą częstowały, też porozmawiałem, pozdrawiam serdecznie. No pogoda słaba jest, wolę w górę zbiegać w krótkich spodenkach, ale cóż poradzić, takie jest życie człowieka biegającego. Aha, taki zimny prysznic, dobra, to ja rozumiem. O! Jeszcze 36 i będę na linii mety. Zleci. Co to jest? 36 km. No dużo nagrywam. Nie jestem jakimś hardkorem, żebym biegł po piachu w tempie 4:20. Dlatego będzie tych przerywników. Czy no właśnie, na którym ja dobiegnę, nie wiem. Teraz biegnę w tempie 7:0. Czy zastanie mnie noc? Trudno powiedzieć. Nawet jak zastanie, to mam lampkę. Po takich dzikościach biegniemy. Centralnie przez las. Już bardziej dziko się nie da. Czy da się? Bez tej ścieżki, przez te zarośla. Ale fajnie jest. Tempo 8:30 teraz, bo takie były piaski. O Jezu, jak nad morzem. O Boże, dobrze, fontanna. Punkt kontrolny. Sorry, ale żelka wciągam. Jak to wygląda? Tutaj. O. Punkt kontrolny zrobiony. Taka kontrolka.
ona będzie potrzebna, żeby ją podstemplować, przedziurawić na punktach kontrolnych kolejnych dwóch. Lecimy. Jest tak parno. O Jezu. O Jezu. Jest paruwa. To chyba jedyny taki będzie bieg, gdzie mogę tyle z wami gadać. Na punkcie kontrolnym, tak jak widzieliście, woda zwykła. Woda z kwaskiem cytrynowym i miodem. Kola. Żelki dwa rodzaje. Ciastka. Arbuz. Full wypas. Po prostu mistrzostwo świata. 15 km. Pierwszy raz w zasadzie idę. Bo nawet taki podbieg był piaszczysty. Godzina 16. Jeszcze 30 km. Między 3,5 godziny a 4 liczę. Oczywiście jeszcze. Zdaje mi się, że punkt kontrolny będzie dopiero w 30 km, czyli za 15 km, ale nie wiem, czy kurczę. Nie no, przez rzekę to jest na 30 i tuż za rzeką, no to na 30 musi być. A czy wcześniej będzie, albo później, to nie wiem, nie pamiętam. Tu fajnie wygląda. Najpierw zbiegamy, a później pod taką górę. O panie, przewyższenia z takim piaskiem. Oj, tragedia. Tak jak mówiłem, będzie taka sytuacja, że będę całkowicie sam i tylko te wstęgi pokazujące mi drogę. Ktoś tam jest pewnie z tyłu, z przodu, ale nie widać ich. Natomiast fajnie, chłód zawiewa. Nawet jakby zaczęło lać, to bym nie płakał. O ile dobrze mi zegarek pokazuje, to 17 km. Więc łatwo obliczyć, że jeszcze 29. I czas po 21.30. No kurde, chyba aż tak długo to nie będę biec. Ale tempo tam beznadziejne, 8.0. Strasznie teren trudny jest, bo w większości piasek. Tak jakbym wzdłuż Bałtyku po prostu biegł. Oczywiście są miejsca ładnie uklepane. Przed chwilą na tym nie wiem, tam którym. Załóżmy, że od 15 do teraz to dużo było przewyższeń. Tak jak widzieliście, z takimi piaskami. I to trochę mi tutaj dało w kość. W tej wodzie na 30 km to przysięgam. Ja się chyba położę plackiem tam i dopłynę do mety. Nie żebym marudził, wiecie, no. Oglądacie tam moje filmy. To wiecie, że jak jest zima i była taka śnieżyca, to ja pierwszy na dworzu byłem. Ale ja ciepła to ja nienawidzę. No nienawidzę, kurde, ciepła. A jeszcze zawody i ciepło. To jest złe. No i jesteśmy przy ładnych widoczkach. Po prawej stronie Bóg. Tu jak widzicie, woda zabiera zabiera roślinność, żeby tylko mnie nie zabrała. No ładne widoczki i od wody czuję, że jest wreszcie chłodno. Świetnie. Nie powiem jak oznaczone, że w ogóle nie jest oznaczone, tylko jedna była jakaś taśma i kurna idę. Znaczy nawet strzałka była na ziemi. Nie wiem, czy się nie będę wracać. No na szczęście wgraną mapkę mam offline'ową. Nie wiem, czy się nagrało, ale te taśmy były zerwane i biegłem po omacku, ale odpaliłem mapkę offline i biegnę dobrze. No już biegnę totalnie sam. Ani z tyłu, ani za mną w bliskiej odległości nikogo nie ma. Który jest?
22 kilometr i 600 metrów. Za niecałe 8 kilometrów ta rzeka Liwiec. Takie piękne widoki to nie morze, to Bóg. A tu taśmy już ładnie oznaczone. Tam ktoś musiał po prostu po kamsku zerwać. Inaczej tego nie widzę. No gdyby nie ta mapka offline, zgubiłbym trochę i pewnie bym zaryzykował bieg po prostu prosto. Kurde, no nie za fajnie tak się biegnie samemu. No, czyżby tam punkt kontrolny, czy jakiś jedzeniowy? No by tak. Nie, nie. Po prostu ludzie sobie odpoczywają. To nie mój punkt kontrolny. Hej, zobacz, się zmienił na trawiasty, a to dlatego, że przy samym Bugu teraz biegnę przez jakiś czas. A jest fajnie chłodno. Jest naprawdę, pewnie słyszycie, super jest wiatr. A czapkę zdjąłem. Nie jest łatwo teraz przez taką wysoką trawę się przedzieram. Bieganie po mieście, a bieganie do tego, to jest w ogóle jak lot albo na Marsa, albo statkiem jakimś podmorskim, głębinowym. No dwie w ogóle totalnie inne rzeczy. A ile mam kilometrów zrobione? 25,71. Czyli zaraz będzie ta rzeka, a za rzeką punkt kontrolny. W rzece to bez kitu no chwilę czasu spędzę. Natomiast zastanawia mnie, dlaczego nikt za mną nie biegnie. Czy aż tak, no nie no, w zasadzie to opuściłem. Znaczy no, jestem trochę szybciej niż tam inne osoby. Chyba żeby mnie przegonili na punkcie kontrolnym. No nie wiem, albo tak zwolnili, bo tak jest ciepło. Trudno powiedzieć. Ale trochę to wygląda jak z filmu, zobaczcie. Takie pole opuszczone, a ja uciekam przed jakimiś potworami, nie wiem, zombiakami. No kurczę, jak tak się samemu biegnie, to powiem wam, że różne myśli chodzą po głowie. Naprawdę różne myśli są po głowie. No lecę dalej, jest sensownie. Bardzo sensownie wszystko oznaczone. Jak trawa, to nawet na trawie tasiemki, ewentualnie sprayem psiknięte na ziemi. Więc no jak nikt nie zerwie tego, to jest bardzo ładnie oznaczone. Także tego. Nie wiem, gdzie są wszyscy. Opuszczam te piękne pola. Bardzo się cieszę, bo wysoka trawa to jednak... Dobra, dobiegłem do rzeki Liwiec. Panowie tutaj mówią, że do łydek, do kolan jest woda, więc rekinów chyba nie ma. Dobra, idę. Jest mega płytko, przynajmniej na razie. A tu rodziny spędzają czas. O, dobrze mi to zrobi na stopy. Bardzo dobrze. Jestem za punktem kontrolnym na 30 km. No przez wodę elegancko się przedarłem. Nie było głęboko. Za to punkt kontrolny taki, no po prostu bajecznie, i ręczniczek, i pogadaliśmy, i jedzonko pyszne, kawałek szarlotki zjadłem, no przemiła atmosfera. I żeby każdy punkt kontrolny taki był w Polsce, 1000% mocy więcej, rewelacja, pozdrawiam was serdecznie. Czyli jeszcze 16. Ponoć dowiedziałem się, no też tak właśnie z punktu kontrolnego, że już nie będzie tak hardkorowo takich przewyższeń. Jakieś będą piaski, ale podobno nie aż tak jak tam było na tym 15-16. Które muszę powiedzieć, że strażaków bardzo dużo asekuruje nas.
zamykają trasy, otwierają, pokazują kierowcom, żeby zwolnili. No super, naprawdę. Nie jesteśmy sami, po prostu jest bezpiecznie. O, taka trasa. Aj, tam piasek. Piasek, piasek. Nikogo za mną, więc nie wiem. Po 20 będę. Z 20:15 może. Maksymalnie 30. Zmieszczę się. O Boże, tak asfalt, zobaczcie. Jezu, wreszcie asfalt. Tak jest ten piasek. A w ogóle od panów strażaków się dowiedziałem, że za kilometr będzie woda. O Jezu, super. Wyjdę do 40, a później do 6 km już zleci. Naprawdę ciekawy jestem, który będę, bo no nikt nie biegnie za mną. Nie wiem w czym. O co chodzi? Nie wiem, kurde. 36 km i ostatni punkt kontrolny. No, pogadaliśmy. Bardzo fajna ekipa też tutaj na punkcie. Droga generalnie taka szutrowa ma być, a pod koniec trochę piaszczysta. Wiecie co, pod koniec będzie 3 km, to nawet 6 w stosunku do ogółu. To są już wakacje. 37 i naprawdę już zmęczony jestem. Trochę walka, czy ciemno się nie zrobi. Nie wiem, zobaczymy. 40 km zrobiony. Jeszcze 6. I byle tylko dobiec jakiejś drogi asfaltowej, żeby tutaj ciemnota mnie nie zawała. Prawie 42 km i zaraz meta. Ostatnie 200-300 metrów i koniec. O Boże. No medal super ładny, oczywiście metalowy, nie tam jakiś plastik. Tutaj dystans 46, bez graweru, bo to takie mniejsze zawody, no nie są jakieś wielgaśne, no jak 51 osób startowało i tył, tak, świetnie, Łochów i Łoś. Dobra, to biegłem, ojej, naprawdę było trudno, taki jednak bieg w terenie, to jest mega, mega trudny. 6:20, nie wiem, który byłem, ale ponoć jeszcze 7 osób jest za mną. Co mogę powiedzieć? Organizacyjnie super. Wszystko było oznaczone bardzo dobrze, no bo tylko tam, gdzie były zerwane przez kogoś te oznaczenia. Punkty bardzo dobrze zaopatrzone, bardzo mili ludzie. No co? Super wszystko. Ja się cieszę, że dobiegłem. No i teraz tylko odpoczywanie. Najlepiej to usnąć w wannie z kostkami lodu, bo zakwasy będą pewnie gigantyczne. No i pozdrawiam wszystkich, których spotkałem na trasie. Jeżeli ktoś mnie ogląda, to pozdrawiam was serdecznie. Gratuluję też udziału, bo wiem, że było naprawdę trudno. No, tym bardziej przy tym słońcu, piaskach i górach różnego rodzaju. Trzymajcie się, do następnego, hej!